Bethlen, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Szczególnie odświętnie witam tych z Państwa, którzy wzięli udział w wyborze najchętniej słuchanych nagrań polskiej el-muzyki roku 2001. I ich głosy przyczyniły się do ułożenia jubileuszowego 10. wydania naszej corocznej listy. Na ocenę i werdykt sympatyków syntezatorowych brzmień czekają kompozytorzy, ale przede wszystkim także osoby, dla których program trzeci Polskiego Radia wciąż jest źródłem skrzących się od barw niezwykłych odkryć w świecie el-muzyki. Dziś wyniki plebiscytu. W kolejnych wydaniach Studia Tlen sukcesywnie przypomnimy utwory dostarczające, jak się okazuje, najwięcej wzruszeń i przeżyć. Na pozycji 14 Elvis i Faces. To był fragment tego nagrania. Ex aequo Krzysztofa Dudy, Invocavit. Utwory spoza Złotej Dziesiątki stanowią tlenowy bonus i na razie nie planuję ich przypominania w całości. Na miejscu 13 również ex aequo, Aqua Voice, Underwater Flight. I Space Transporter Roberta Wolfa. Miejsce 12 dzielą Marcina Chmary, Odrodzenie. Dariusza Kalińskiego, Upward. A to plan miejsce 11. Tu również mamy kompozycję Dariusza Kalińskiego, ale wykonawców już dwóch, duo K i K. Yes, we are sequenced. W taki oto sposób przybliżyliśmy się do Złotej Dziesiątki trójkowej listy elektronicznych nagrań. Dziesiątki ustalonej głosami słuchaczy programu trzeciego. Z
Sympatycy L-Muzyki z całej Polski głosowali na pracę 40 kompozytorów. W listach i na kartkach pojawiły się 94 tytuły. Można powiedzieć, że coraz rzadziej decydują się Państwo oceniać nagrania starsze. Teraz zdecydowanie najbardziej podobają się utwory stosunkowo nowe. Na naszej liście dawno zatarły się granice między twórczością profesjonalną i amatorską, o ile takie kiedykolwiek istniały. A jeżeli nawet są, na pewno nie dotyczą walorów artystycznych, a tylko określają dostęp do rynku. Chodzi o wydawanie i dystrybucję płyt. Z przyjemnością ogłaszam Top Ten 2001. Na miejscu 10 Bukowskiego Sen paranoika. W tej audycji po całościowej wyliczance laureatów Sen paranoika w całości. Takie są coroczne reguły naszej listy. 37 minut spędzimy dziś z Bukowskim. Ze względu na taki właśnie wynik głosowania przesunie się w czasie prezentacja nagrań innych laureatów. Miejsce 9. Marka Szulena. Galaktyka, medytacja o pokój. Pozycji 8 tle nowej listy aż 3 kompozycje. Ponownie Marek Szulen, tym razem w utworze Kosmiczny Dryf. Tuż obok kosmicznego dryfu Vintage Age kompozytora o pseudonimie 3N. Obok wymienionych Marka Szulena i 3N na miejscu 8 utwór Krawędź Światów Daniela Bluma i jego gości improwizujących w Kraśniewie na Żuławach. Gratulujemy oktetowi grających autorów. Krawędź Światów. W przypadku tej tak wysoko ocenionej kompozycji znowu mamy problem czasu. Nagranie trwa 48 minut i pojawi się w studiu Tlen z tegoż powodu dopiero 20 stycznia. A w naszym głosowaniu coraz goręcej. Miejsce 7. Daniel Blum solo. Podróż do miejsc, których nie ma.
to jeszcze nie koniec niespodzianek. Na miejscu szóstym współzwycięzca listy roku 2000, a wówczas zwyciężyli Radosław Rasiński z utworem Zero i Sławomir Ruczkowski z kompozycją Ostatnia baśń. Miło mi poinformować, że tym razem chodzi o utwór Ruczkowskiego. Ostatnie pożegnanie. To nagranie słuchacze Studia Tlen umieścili w złotej dziesiątce właśnie tu. Miejsce szóste. Ostatnie pożegnanie. Miejsce piąte tlenowej listy zajęła kompozycja Tomasza Kubiaka Perpetuum Mobile. Wykonawca duo Kajka Kubiak-Kaliński. Miejsce czwarte zajął Megalith, właściciela wirtualnego Two Minutes Elsie Studio i muzycznych plenerów na Żuławach, Daniela Bluma. W momencie miejsce czwarte Megalith, a za chwilą odlot. Miejsce trzecie Remote Spaces i Kosmolot. Coraz goręcej chyba zdejmę szalik i się rozepnę, choć pseudonim docenionego przez państwa artysty ma mroźne podteksty. Oto Polaris w kompozycji Przełom, miejsce drugie, Top Tlen 2001. Pozycji drugiej Przełom Polarisa. I wreszcie nagranie, które podobało się najbardziej. Nosi ono poetycki tytuł, ale i samo wyzwala poetyckie skojarzenia. Panie i panowie, z przyjemnością informuję, że po obliczeniu głosów okazało się, iż pierwsze miejsce wśród najwyżej ocenionych realizacji polskiej L-muzyki 2001 zajęła Mglista Dolina Snów Sławomira Ruczkowskiego. Gratulujemy kompozytorowi z Wrocławia.
Sławomir Ruczkowski, Mglista Dolina Snów. Miejsce pierwsze. Kompozytor, nieraz przez Państwa wywoływany przed El Muzyczny Szereg, posiadł widocznie tajemnicę trafiania do serc i wyobraźni słuchaczy. To były fragmenty nagrań. Na równie urozmaicone, całościowe wrażenia trzeba będzie poczekać. Dziś mogę tylko zaproponować sen paranoika zamykający Złotą Dziesiątkę. Suita Bukowskiego i Karoliny Bukowskiej z Krakowa składa się zasadniczo z dwóch części, ale dzielą się one na epizody. Oto sen paranoika, część pierwsza, a w niej póki zło nie zniknie, bieg ku światłu, czarny rycerz i wszyscy muszą umrzeć. Gra Bukowski. Thank you.
Sen paranoika, miejsce 10. Tytułowa suita z płyty nie najnowszej. Być może nowe utwory Bukowskiego pojawią się w studiu Tlen już w następnej konkurencji. Top Tlen 2002. Wcześniej były Póki zło nie zniknie, Bieg ku światłu, Czarny rycerz i Wszyscy muszą umrzeć. Ciąg dalszy snu składa się z epizodów Gwiezdna pogoń, Klepsydra, Do wnętrza umysłu i epilog. Kompozytorami są Karolina i Bukowski.
Sen paranoika, tytułowy utwór płyty. A wcześniej w karierze Bukowskiego była kaseta nazwana Układ Słoneczny, naszyjnik Boga. A w tym roku syntezatorzysta zapowiada krążek Analogy. Suita Sen paranoika, nagranie z 10 miejsca Top Tlenu 2001. Za tydzień w studiu Tlen większa rozmaitość najbardziej atrakcyjnych syntezatorowych nagrań. Zaprasza Jerzy Kordowicz.